Kawałek sprzed ośla, więc pozdrawiam Drela i producenta tegoż bitu. Ja. Dzięki, kozak. Teraz zacznę gadać, tylko niech to poleci, to zaraz pogadamy. Przybysz AK. Pozdro Przybysz AK. Dziękuweczka. Ja od razu zrobię coś takiego. Przybysz. Przybysz. To fajnie te klawisze brzmią. Patrzcie, jak się robi dobry trolling. To nie jest trolling. Tak. Jak masz fajne bity, przybysz. To napisz, wyślij jakieś próbki. To jest mój mail, na co ci podałem, rtx.kntopr.pl. Napiszę. Ten bit mi się podobał, co już mówiłem chyba miesiąc temu do Dreli. A jakbyś chciał, jakieś masz tam nowe bity, coś chcesz tam poszpącić, to chętnie bym zamienił się w konsumenta brzmień, jakich teraz używasz. Bo na pewno robisz bity. Być może... Jo. Peter Parker, dziękuję. Peter Parker, 10 zł. Sokół Fixarius, cześć. Patrzcie, jak ja jestem. Patrzcie, na czym polega w ogóle takie prowadzenie. Prowadzenie też polega na tym, że się spotyka ludzi, którzy, z którymi bym się nie miał okazji spotkać. Dzięki Peter za kolejnego donata. Wierzę, że koszulka się podoba i się dobrze w niej chodzi. Mam taką nadzieję. Dobra jakość. Zrobiliście spokojnie, zaraz powiem, jak to nie wypaliły. Ja to mogę to zrobić pstryk teraz. Dzięki, Kuba. Fajny bicik. Dzięki. Rapel Drela. Pozdrawiam Drela. Ganiał mnie, brał na poważnie. Ona przypadła, czyli padło i
To Drena zapytam jeszcze, bo na pewno siedzisz i słuchasz mnie. To Drela pytanie. Takie proste pytanie. Jak pan wydawca pyta się rapera. Grałeś to na koncercie? I jak wyrabiałeś z takim technicznie zapierdolem? Nie wyrabiałeś. 100% jestem w stanie ci powiedzieć. Mogłeś to grać tylko na początku koncertu i zrobić z 5 wyjebek, a na koniec koncertu musiałbyś 10 wyjebek zrobić. A z 4 miesiące temu z Boriksem gadałem. Udałem go na koncercie. Jakub Drelski, inicjatorem odtworzenia naszej wspólnej nuty na live'ie Krzysztofa Kozaka RRX.